Marcin, dawno Cię nie było na boisku, jeżeli chodzi o mecze Ekstraklasy. Dzisiaj dostałeś szansę, no ale też te okoliczności Twojego wejścia pewnie nie takie, jakbyś chciał, no bo skorzystałeś na kontuzji Sławka Szeligi. Może to jest brzydkie określenie, że skorzystałem. Po prostu tak się mecz ułożył. Najpierw czerwona kartka dla Krzyśka Pilarza. Później, dosłownie chyba kilka minut później, nieszczęśliwe starcie Sławka. No, jakiś taki pech na początku meczu. No i musiałem po to się zawodnicy rezerwowi jeżdżą na mecze, żeby być gotowymi w każdej chwili, żeby wejść na boisko. Ciężko ten dzisiejszy mecz rozpatrywać w kategoriach takiej porażki normalnej, no bo faktycznie dużo tego pecha się dzisiaj sprzysięgło przeciwko Krakowi. Ta czerwona kartka, o której powiedziałeś, też kontuzja kapitana, no ale jednak w plecy, no i to boli. Na pewno nie ma co tam patrzeć szczęście, nieszczęście, bo w dziesiątkę też mecz można wygrać. W drugiej połowie były ku temu szanse, żeby strzelić bramkę na 1-1. Niestety nie strzeliliśmy tej bramki i skończyło się 2-0, druga bramka. Padło już pod koniec meczu i było praktycznie już 2-0 i koniec meczu. Myślę, że faktycznie można taką tezę wysnuć, że ciężko Wam się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, w tej, której, no wiadomo, nie udało się awansować do tej pierwszej ósemki, teraz trzeba tutaj walczyć o utrzymanie i, no i gdzieś te nogi się trochę plątają? Może nie to, że się plątają, ale na pewno musimy się podnieść po tych dwóch porażkach. Zostało jeszcze parę meczy, najbliższy w sobotę. No niestety ten mecz już jest historią. Mecz z Widzewem przeszedł do historii, przegrany 2-0 i teraz musimy w tygodniu wszystko zrobić, żeby w sobotę odnieść pierwsze zwycięstwo. Była taka jedna sytuacja z Tobą w roli głównej, podłączyłeś się bardzo fajnie do akcji ofensywnej. Trochę Ty się pośpieszyłeś, czy trochę ten zawodnik, który dogrywał piłkę, to chyba Dawid Nowak, za późno to zrobił? Znaczy wydaje mi się, że to Dawid Nowak się troszeczkę zawahał, no i później już byłem rozpędzony i tam był niewielki spalony, ale mimo wszystko był.